Właśnie jedziemy rykszą teraz po miejscowości Delhi, India. Rykszarz trochę ma problemy, dlatego że jest nas dwóch, a ten z boku najwięcej waży. Jest ciężki, dlatego ma problemy, ale jedzie. Ciągnie ten wózek za 30 baciorów, któremu za chwilę zapłacimy. Rupi, przepraszam, rupi, kraje pomyliłem. A ja z synkiem rykszo. Do domu! Do domu! Synek chce do domu, koniecznie do domu, nie wiem czemu. Fajnie tutaj! Brandel! Trochę bałagan, ale fajnie! Brandel! Do domu! Małpy kradną! Jedziemy, na razie jedziemy, udało się. Rykszarz zadowolony. Zarobi na obiad. Trochę ma siodełko dziurawe. Niech jedzie gdzie chce. Sprzęt dla Jarka, dla Arka raczej, dla Arka, koparka dla Arka. Tata próbuje kierować ruchem. Udało się! Udało się przejść przez ulicę! Udało mi się przejść przez tą ruchliwą ulicę w Delhi. To jest coś niesamowitego! Nie wiem, czy słyszycie, bo przecież tu jest taki wielki harmider, po którym po prostu nam nie napisano w żadnym przewodniku. Znowu jedziemy rykszą, drugą rykszą jedziemy, po prostu jest fajnie jeździć rykszami. Koniec. Stoimy w korku. Razem z koniem. Korek, duży korek. Bardzo duży korek. Bagaże ciągną ze sobą bagaże, a my w korku jedziemy, rykszą. Może nam uda się dojechać do celu, nie wiemy, bo to z rykszarzem nie idzie się w ogóle dogadać w żadnym języku. Nie mowa, ucięli mu język. Thank you.
też będzie. O, będzie. Telewizji będzie. No, na pewno, w Ameryce. Pałku, uśmiechnij się. Jesteś w ukrytej kamerze. Do domu. Właśnie mijamy się z bykiem. Się kończą te pogaduszki z tymi ryksiarzami. Tata wiedzie ryksiarza. W lewo! No zamiast w lewo pojechał w prawo. Będzie buma. Festiwal muzyki egzotycznej. Właśnie jesteśmy świadkami wykonania melodii azjatycko-góralskiej w wykonaniu najsławniejszego piosenkarza tutejszego regionu, Mahama Raba Raba. Yeah.